I tak, co mogę jeszcze powiedzieć? Gameplayowo, no, po raz kolejny w obu personach 2 mamy limit, znaczy no, mamy 5 tych ludzi w ekipie maksymalnie. To oznacza, że bossowie są bardzo trudni i mogą nas rozpierdzielić 2 hitami. To zwykle tak jest, kiedy w JRPG-ach tych postaci. Tak się zastanawiam, czemu na mnie to nie zadziałało? Czy tylko wyłącznie dlatego, że RNG tak powiedział, czy może, że 4 postaci naraz nie mogą być rozwścieczone? Ale dobra, sami sobie wykopali grób, nieważne. No. Co ja chciałem powiedzieć? Gameplay. 5 tych ludzi w ekipie. No. I w przeciwieństwie do Persony 1 nie możemy wybierać 5 osoby do naszej ekipy, ponieważ to już jest ustalone z góry. Zajebiście. No i tak jak w Personie 1 mamy ileś tam... No każda postać może każdą personę sobie nałożyć. Persony mają swoje rangi. Im częściej używasz tym ich ranga jest wyższa i tym lepsze skille dostaną. Tak jak levelowanie po prostu, normalne levelowanie i tyle. Tam jeszcze... każda postać może każdą personę nałożyć. Oczywiście nie wszyscy są kompatybilni z każdą personą. Tak dalej. Dobra, jeden cień. Mam nadzieję, że nie absorbuje lodu. Pójdę sobie tu. W sumie... Jako, że podostawaliśmy trochę leveli, to że powinienem zamienić kogoś. Status. Mitsuru. Aegis może zostać i... Ale uzdrowiciela nie mamy. Rexio przyjdzie później. Mitsuru, Aegis i Ken. Chodź tu. Jinpeia, Mitsuru. Za Akihiko. I'll try to meet your expectation. I tak, zobaczę, czy już wykonałem tego questa dla niej, czy nie. Nie, nie wykonałem. Ewentualnie i tak się dostanie w swoje ręce te wszystkie cholerne, kurde. Jak to się nazywa? Pióra? Tego chyba szukamy, piór, tak? Mimo tego, że każdy przedmiot w tej grze to dla mnie jedynie napis i tyle. Hej, jeszcze 24 piętra! Ja pierdzielę, jak to szybko idzie, jak nie eksplorujesz Tartarusa. W sumie i tak chyba niczego specjalnie nie... Nie... O kurwa. You spin me right round, baby right round. Pewnie będzie miał hamy, co nie tylko. Bo to ham. A właśnie, zapomniałem, że dla Mitsuru ten strój dałem. Po co komu, kurde, ciężkie zbroje? Dajcie, kurde, strój pokojówki dla dziewczyny. No, to będzie chyba ciężka walka. Tak. Ponieważ nie wiemy, do czego on może być zdolny. Chyba jest silny przeciwko lodowym atakom. O kurwa. Dziękuję za zmarnowanie tury, to bardzo mi pomogło. Dawaj. Dobra, na razie rozkminianie o Personie 2 stawię na potem, dopóki go nie rozwalę. Evasion Rate może, albo
Nie, Akihiko nie mamy, więc to nie ma znaczenia. Dobra. Myślałem o tym, że puszczę mu debuffa od... debuffa od obrony, ale... No. Zajebiście. To może teraz się stać. Dobrze, żeśmy się zbuffowali. Tak. Mind Charge masz czy nie? Chwila, zobaczymy. Nie masz. Skill. Mind Charge, dawaj. Tak. Nie! O kurwa! Nie, nie jest tak źle! Mediarama w spelu i co mi zrobisz? Nic! Tak. To powinno mu zabrać dużo HP. Może być. Bo chudaj. Tak więc myślę, że chyba jednak wszystko będzie w porządku. Jeszcze Mitsuru atak powiększa. Tak więc no, mogę mówić tam dalej to, co miałem do powiedzenia. Też może i nie, pamiętam. Aegis w następnej turze buffuje nam obronę i tyle. Buffu daj w sumie. Dawaj. Gdzie to jest? Tak. Persona! Beast. Ha, i co? Nic nam nie zrobisz, jesteśmy zbyt OP. Dzięki komu? Dzięki smokowi powietrznemu, który ma 99 w 4 statach. Co? Nie mogę się doczekać, kiedy trafię na przeciwnika, który absorbuje lodowe ataki. Homunculus dostaliśmy. Diarachan, nareszcie jakiś skill leczący dla Aegis. I git. Hell yeah! Idźmy po skrzynkę. Jeszcze połowa drogi nam została. Skrzynki! Soma i... Precious Egg. Dobra, jest. W sumie... Kurde, chciałem ten escape route zrobić, żeby mi zrobiła, ale wygląda na to, że tego nie zrobi, bo nie ma przeciwników. To jest głupie, ale co zrobisz? Heal party. Save. Tak jest. Idziemy dalej. Jeszcze 24 piętra chyba. To 214 czy 16, nie pamiętam. Tak czy owak, to mniej więcej tam. Jak dojdziemy na samą górę, to kończymy tą sesję. Ponieważ no... już trochę zmęczony. Od 3 godzin gram. Ale hej, no trzeba w końcu kończyć tą grę, nie? Też nie mam zielonego pojęcia, jak to będzie z przesyłaniem. O! Homunculus, dziękuję! Przyda mi się! Mam chyba teraz ich z 15. A nic no. Persona 2. Gameplayowo, co ja powiedziałem. No turówka, właśnie turówka. Właśnie system walki w Personie 2 bardzo mi się podoba ze względu na to, że widzisz, jest ten, jak macie ekran walki i tak dalej.
to widzimy tam na prawej stronie chyba, czy coś takiego. W sumie tam w wersji na PSP, w wersji na PSX-a też jest sposób, żeby to zobaczyć, ale widzimy jak, która postać kiedy się ruszy za każdym razem. To jest naprawdę czymś bardzo dobrym moim zdaniem. I dzięki temu możemy zawsze zaplanować sobie jak. I tak, i w Personie 2 wybierasz wszystkie ataki właściwie zanim walka się zacznie. Po tym jak już wszyscy mają wybrany swój atak, to po prostu odkładasz pada i patrzysz co się dzieje. I najwyżej, bo ten, bo cały czas wszyscy będą używać tych samych skilli, dopóki nie zmienimy tej całej taktyki czy coś. Kurde, nie to chciałem, ale trudno. I no, zawsze możemy zatrzymać walkę w każdym momencie, jeżeli coś będzie nie tak. To jest całkiem interesujące moim zdaniem. I tak, i jeżeli chodzi o trudność, Innocent Sin jest mega łatwe, a Eternal Punishment jest mega trudne. Ten w Innocent Sinie z naszymi podstawowymi personami możemy w sumie daleko zajść, szczerze powiem. Bo też w sumie no, warto też inwestować w inne persony, ponieważ no, w tej grze, tak jak w pierwszej części było tak, że nasza persona nadpisuje nasze statystyki, na przykład mamy 8 siły, a nasza persona ma 10 siły, to w efekcie końcowym mamy 10 siły, natomiast w Personie 2 to wylicza naszą średnią, czyli no 8 siły naszej i 10 siły persony oznacza, że kurwa, że nasza siła będzie wynosić 9, bo 10 plus 8 to 18, dzielone na 2, bo 2 statystyki, znaczy no staty persony nasze i proszę bardzo, mamy 9. I tak, no w sumie to persony levelów nie mają, nie mogą cały czas ich, nie mogą w ogóle ulepszać swoich statów, co jest musisz cały czas je zmieniać, mimo tego, że no i tak jak powiedziałem w Innocent Sin nasze podstawowe persony mogą nas mogą nam starczyć przez dłuższą część gry. No ale cóż. I tak, i dungeony nie są generowane losowo. Eksploracja w przeciwieństwie do Persony 1 jest z trzeciej osoby. To jest błogosławieństwem, szczerze powiem, bo te dungeony w Personie 1 potrafią być, kurde, zawiłe i kręte i wszystko wygląda bardzo podobnie. Tak, no i kiedyś tam wyszedł trailer do anime na podstawie Persony 2. I szczerze mówiąc, ja wciąż czekam na to anime, mimo tego, że na pewno już jego nie zrobi, a to jest naprawdę szkoda, bo fabuła w Personie 2 jest czymś naprawdę bardzo dobrym. O kurwa. Niech zgadnę, że absorbujecie lub albo blokujecie. Senpai! O, jeszcze lepiej. Odbijają. Dawaj, fuka, przydaj się. Ale najpierw trzeba się pouzdrawiać, nie? Zumierasz chyba nam. Wszystko ten. Załatwi. No. O! Ken dałby radę. Okej, i Ziodine, leżysz i po tobie. Dobijemy cię o lautakiem. Let's do it! Czy napiję, bo kurde gadanie cały czas po prostu źle wpływa na moje gardło. Fuck yeah! Nie uje! Uje. Wezmę personę. Wygląda zajebiście. Trochę jak Kapitan Planeta, tylko że ze skrzydłami. Rafael. Gdzie kurde rubiny moje są? Te rubiny. No więc, co tam mogę jeszcze
O, screen tearing na środku obrazku. Obrazu był. Kurde, na walizce. Walizka się rozpo... Kurde. Może... Może to problem z teksturami, czy coś. W końcu te całe filtry mam wygładzające i tak dalej. To może problem jest z tym. Jeszcze czego? Zgadnij co? 300 damage, bitch. Do widzenia. Schufle teamę i biorę personę. 194 expa, ja pierdolę. A propos pierdolenia. Antropolog, dawaj mi tą kartę w końcu. Ile ja ciebie mam już w drużynie? 8000 expa potrzebujesz. Czyli... Zgaduję, że Mind Charge'a jednak nie dostanę. Kiedy dojdę na samą górę. Audyc, 201 City Floor. 201 City Floor raczej. O, kurde, ja to mam szczęście z tymi wyjściami. Całe szczęście, bo od tego Tartarusa, od tego piętra można chyba dostać jakiegoś oczopląsu, jak tak się patrzy na te kolory wszystkie. No. Muzyka w duologii Persony 2 jest naprawdę bardzo dobra i polecam obczaić. W sumie w wersji na PSP Innocent Simic, tak jakby prawdopodobnie Eternal Punishment, są też remiksy, ale można też sobie ustawić oryginalną muzykę. Szczerze mówiąc, wysłuchałem te remiksy, ale moim zdaniem oryginalne wciąż są lepsze nuty. A więc no, to tutaj preferencje są. Wiem! Preferencje, każdy swoje ma i tak dalej. Szkoda, że nie ma Ziodine. Że nie masz Mazio. Boom. Tak więc ile będzie części w tej sesji? Zgaduję, że z 8. Już dochodzimy, chwila, do siódmej części. Może 7 będzie, kto wie. Jeżeli nic mnie nie zabije po drodze. O, kurde, jakaś łyżwiarka, biorę ją. Tam tancerka. Jak się nazywasz? Laksmi. Znajome imię. Item. Nic tam, się nie stanie. Możemy, kurde, tych itemów używać tyle, ile możemy. Ponieważ jestem bogaty. O, już tu. 3 cienie. Kurde, jeżeli któryś z was będzie... absorbował lód albo odbijał, to będę miał wpierdol. Save! Of course. I... Heal party, oczywiście. Status, kogo bierzemy? Mitsuru... Rexio i Ken. W sumie sam nie wiem... Buffy Aegis są całkiem okej. Rozpierdzielimy tego bossa. Chwila. Mitsuru pewnie level dostanie. I... Rexia weźmiemy. Let's fucking go! Nie ma czasu do stracenia. Ale będzie, kurde, dzielenia tych odcinków. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów technicznych. Jak będą, to chyba się pierdzielne w łeb. O, kurde, tancerze. Oni chyba absorbują lód. Jaki czerwony łeb? Może jednak nie. Może jesteście podatni na lód, mam taką nadzieję. To nie jest one, to jest three! Nie umiesz liczyć, kuka. Dobra, jest.
Tak, o kurwa, o! O nie! Ken, ty mała gnido! Mitsura-senpai can't use her persona! I know! Discharm. Ivy chyba będzie następna. Discharm, discharm. Kurwa, jeżeli oni mnie zaczarmują, to dopiero będzie napierdalanie. Tak. Ivy, kurwa. Cały czas na mnie chybiają. Ken ma Mediaramę, może uzdrowić tych skurwysynów. Tak. Jak możecie się w nich zakochiwać, to jasne cholery. Nic jej nie będzie. Dobra. Mamy Beat Chain. Heat Wave to jest fizyczny atak. Gdyby tak atak Mirror rzucić. Beat Chain jest. 6 razy. Jest atak Mirror razy 6, więc rzucę Beat Chaina. Potem atak Mirror. Mam nadzieję, że nie absorbują fizycznych ataków, to by było dziwne. Primal Force, co to jest, All Mighty? Nie, musimy to przetrzymać, moment. Przynajmniej jeden z nich musi, kurde, paść. Bid. Razy 5. Dobra, niech będzie. Okej. Jeszcze jeden. Nie mnie. Dobra, jest. Spróbujemy. Aha! Nie spodziewałeś się tego. O, mnie otruli. Wskrzeszać Mitsuru. Ja następny. Mogę wskrzesić. Revival Beat czy Balm of Life? Revival Beat. Providing support. Dawaj. Do widzenia. Mediarama. Coś mi się zdaje, że na końcu tej walki coś się stwierdzieli. Przegramy. Dobrze, że mi się wydaje, że dopóki jestem otruty, to oni nie mogą nadpisać tego mojego otrucia czymś innym. Mam nadzieję. Nie. Niech będzie. W ten sposób nikt chyba się nie zaczarni. Dawaj. Może to tak ktoś krytykiem walnął? To Reksiu! Jeżeli usłyszeliście jakiś reksiowy odgłos, to odwiedzcie, że to był Reksio. Nie, może... Ziodain. Uhu, dobrze wiedziałem. No, nie mogą nadpisać naszych status problemów. Kiedy ja? Może jakoś chwila. Tu, kiedy ja będę? Po Aegis, nie? Czy one dwie mogą ubić tych skurwysynów? Nie tego skurwysyna.
Nie, nie mogą. Kurde, trzeba było zaatakować tego, co ma więcej HP. W ten sposób ja bym tego wykończył. Dawaj, Mediarama. Diarama na sobie. Obronę. I... Szkoda, że nikt tych buffów nie ma. Mediarama. Te buffy nam by się przydały do cholery jasnej. O nie! Wy! Suru, jak możesz? Dobrze, że Diarama, a nie Diarachan. Nie ja! Wiem! Kurwa! Okej, to następny. Te skurwysynu. Discharm. To Mitsuru. Mitsuru będzie następna. Gdzie jesteś? Jesteś. Okej. Discharm na Aegis. Bufuj mnie, ponieważ trzeba tu ukończyć jak najszybciej. Okej. Może ubiję go jednym ciosem? Prawie. Nie, stój. Tako. A ani mi się waż! Tak. Nie będę ryzykował. Co, Reksiu? Widzisz? Rozwaliłem ich. Bo ty do mnie przyszedłeś już od razu. O, złamane serce dostałem. No, Reksiu jest fajny. To była zarąbista walka. Przy okazji jeszcze zgarnę lód. Precious Egg przyda nam się. Mam nadzieję. Ja pierdzielę, jestem taki OP, że aż sam się dziwię. Nigdy aż tak OP nie byłem w sumie. Bo w moim tym oryginalnym save'ie, który mam chyba jeszcze na PSP, żaden smok powietrzny miał chyba tylko 99 w tym. Kondycji, o ile dobrze pamiętam, albo nie. Nawet nie miał 99 w żadnej statystyce chyba. Tak sobie myślę. Antropolog, dawaj mi mind charge, do cholery jasnej. Teraz powinienem zrobić. Tak, status. Wezmę Reksia zamiast Aegis w takim razie. Au. Tak. I w sumie taka jeszcze dobra wiadomość, tak według leveli, tak, jak tak patrzę na nas wszystkich, to wydaje mi się, że jeszcze jakieś około 10 leveli i będziemy z ostatnim bossem się napierdzielać. To oznacza, że koniec jest już bliski! Najwyższy czas. Tak. Może uda mi się dojść do 8 od tego odcinka. W sumie to nie, bo jeszcze 16, 15 nawet pięter nam zostało. Chyba, że nam boss przeszkodzi. Chyba przeszkodzi, więc trochę to też zajmie czasu. I, o kurwa.
Ktoś tu chyba lubi bardzo Dungeons i Dragons. Takie kości są. Miss. Give me a sec. I'll scan the target. Fuck this. The enemy's weakness is electricity. Okej, ten. Haha, i co? Two enemies left. Ciebie zaatakuję. Większa szansa, że ciebie roz... W sumie mniejsza szansa, że ciebie rozwalę. Last one. Don't let your guard down. Ha. Kasę dawaj. Dawno żadnej persony nie dostałem. Mech. Item. Medical powder. Wszyscy są happy. Idziemy dalej. I masz Pagdys. Padaj. O nie! O nie! Klepsydra! Gdzie? Gdzie Ken? To kurwy! Ja pierdolę taktyki. Request help. Got it. I'll ask the others for help. O, dobra jest. Weak to... No, weak. Ken-kun is on his way. Całe szczęście. Nie wiem, gdzie się kurde zawieruszył. Tak. Niech będzie zawsze co. Wiem, bo jesteśmy już w czterech. Wiem, potrafię liczyć. Masz za to, że kurde, nie przyszedłeś na czas. Że nie byłeś z nami od samego początku. Kurde, czasami to nie rozumiem tych ludzi. Dawaj kasę. Mimo tego, że mam już tego od groma. Szafir i opal. To w takim razie chyba w następnym bloku będą rubiny. Burzające, ale co zrobisz? Coś chcę jeszcze zrobić. Nie, idziemy. Wydaje może powinienem już kończyć szybko tego let's playa, bo nie wiem, o czym mogę pogadać. Dzień. O! No i niech będzie Bufudain. Na tobie! Ciebie nie lubię. Żadne kości nie będą tutaj żadnych rzeczy robić. Dawaj expa mimo tego, że to przeklęta karta. No i co? Exp czy staty? Exp. 851, dobra. W sumie tak może myślę, że... status. Nie, zaraz, persona raczej. Myślę, że jak dojdę na samą górę, to i po zakończeniu sesji, to posiedzę jeszcze tutaj trochę i ponabijam levele, żeby antropolog dał mi mind charge. Żeby już było, kurde, z głowy. Nie odbijajcie! O! Dobra, nie, niech będzie. Jest okej. Dawaj. Mitsuru? Leccio! Bierz go! Hał, hał!
No, hał, hał. Reksio wie, co powiedzieć zawsze. Nie, Reksiu. Kurde, trochę głodny jestem. Szczerze powiem. Mimo tego, że no... żarłem dzisiaj rano do tego stopnia, żebym miał energię teraz. Dobrze, że tracę energię pod koniec let's playa. W sumie, tak się zastanowię. No. Psychiczne, psychodeliczne podłoże, kurde. Jej! Nie wiem, co mam mówić, więc mówię byle co! O kurwa! Wypierdalać! Ta, wiem, że lubisz Kinki Winkiego, przestań go naśladować ten. A kurde się wie! Wieprzone klapsydry, nigdy więcej! Tetrakarn, tetrakarn, kurde! Pierdzielać! Żadnego tetrakarnu do cholery jasnej. O! Kondycja o 3, on ma 99 do cholery jasnej! Marnotrawstwo! Mogłem expa dostać za to. Pfff.